Siema, w dzisiejszym odcinku ciekawostek z Red Dead Redemption 2 zaczniemy od tego, że na tym drzewie możemy znaleźć króla lasu. Morning to you. I thought I told you to go away. You did. But you haven't. Why would I listen to you? You're a hermit. I am not a hermit. I'm the king. The king! Nie możemy go złapać ani zabić. Hey! Go away! W tym miejscu znajdziemy zamarzniętego osadnika. Tutaj, jeżeli mamy ukończony pierwszy rozdział oraz odkrytych 30 zwierząt, to zobaczymy odlatujące ptaki, które doprowadzą nas do domu olbrzyma, z którym będziemy mogli porozmawiać. I'm too big. I haven't got any friends because I'm too big. Is that so? Yes. Yes, it is so. That's sort of why I said it. That and because I was lonely and wanted to talk. Maybe we could be friends. I've always wanted a real friend. Someone to discuss the human condition, you know? I don't know much about that. Neither do I. Be well, friend. Be well. Jeżeli przyjdziemy tutaj 3 dni później, to usłyszymy kolejną rozmowę. Nice to see you again. And you? How have you been? Okay, I suppose. That's good. I've been lonely. Very lonely. I'm faced with a stark and unpleasant choice. Be lonely or get murdered. Not very exciting as it goes. Huh. I suppose pick lonely? Did you miss me? I suppose so. Yes, I missed you too. I've been quite lonely out here. One day, I long to have a wife. But women can be so cruel. Nobody wants large children. They eat too much. It's very sad. Pojawi się także informacja o tym w dzienniku. W tym miejscu na mapie znajduje się obelisk. Thank you.
Niedaleko znajdziemy także kości wieloryba. To już wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym. Cześć!